rozkminiłem, w czym polega problem, że ta kamera się zatrzymuje i nie nagrywa. Jest to wina karty microSD pamięci. Tego wkładania, wyciągania musiała się już zużyć i to jakby zmalała jej prędkość zapisu, bo w końcu jak miałem chwilę czasu, żeby ją puścić w domu, a nie tylko na klacie, to przeczytałem komunikat, że do poprawnego zapisu potrzebna jest karta V30. Ona jest V30, tylko że coś się musiało z nią już podziać. Wyszedłem 10 minut spóźniony, kurwa. Brakło czasu. Wrażliwych na stukanie zapięcia o ramę. Dzisiaj mogę trochę irytować, bo kurwa, musiałem wziąć inne zapięcie do roweru. A ono niestety nakurwiało ramę. No, dzisiaj nie można dziać mordy, bo przejście dla pieszych jest zamknięte. Biorą się za obcinanie tego gówna. Czytałem, że mają przetapiać te kutki i zrobić z tego ławkę dla zakochanych. Tak będą wyglądać. Czekaj, czy tak chętnie rowery wpuszczą na ścieżkę dla pieszych, jak będą robić drugą stronę, jak teraz pieszych na rowerową. Bo kiedyś był problem chyba z tym, jak remontowali ją. Tak mi się coś przypomina. No dobra, pierwszy odbiór mam ramennik na Józefa. Zamówiłem sobie już kartę nową z MediaMarktu. Z tego co pisali, to ma być jutro. Dzień dobry. 838. Kurwa, mam odebrać 201 zł od klienta, zapłaci 210. Ja będę miał ze 450 pieniędzy glowo dzisiaj w plecaku, zajebiście. Chuj już to, tylko że ja nie mam drobnych, żeby mu wydać. Jak te 8 zł to nie będzie napiwek, no to będę musiał mu dać dychę. I to ja mu dam dwójkę napiwku. Chod do windy, kurwa, zajebiście. Winda jedzie w górę. Ja pierdolę. How much? 201. 201? Tak. Okej. Małpę mam w domu, wie pan. Serio? No. Kapucynkę? No. Może zobaczyć? Kapucynko, pokaż się. No poważnie? Tak. No chodź. Pan chce cię zobaczyć. Moja kuzynka. A ja nie mam, żeby wydać. To może będzie na równo 200 i będzie dobrze. Chyba, że pani ma 201. Proszę, 205. To dzięki. A co z tą mapą? Faktycznie ona jest? No nie, na kuzynkę tak
pan. Aha, a już bym myślał. Gdzie? Widzi pan, co się? Dobra, dzięki. Do widzenia. Kurwa, myślałem, że małpę zobaczę faktycznie. No, pierdolny taki tytuł. Zrobię was w chuja, tak jak ta pani mi nie zrobiła. Wytnę jakieś chyba zdjęcie małpy z neta na miniaturkę. Pizza Hut z Pawiej. Galeria krakowska. No kurwa szkoda, myślałem, że małpkę zobaczę faktycznie. Jak ktoś kupuje jakiś ramen za 200 zł, to można by uwierzyć, że ma małpę w domu. Ja mam gadającą papugę. Tylko coś chuja nie gada za dużo. Kurwa, jakbym wiedział, że da się tu przejechać tym dworcem PKS tam na drugą stronę. Albo znał trochę lepiej galerię, ten tam rower zostawił, stąd bym poszedł po tą pizzę, a nie jeździł kurwa dookoła, ale chuja tu znałem. Jak ja w życiu kurwa swoim całym nie przechodziłem tyle po galeriach, co teraz w tej robocie. Five minutes later. No co, tu nie ma kogoś prościej do okru? Kolega tam podejdzie. Dobra. Five minutes later. Można kogoś prosić do wydania zamówienia? Five minutes later. Koleżanka była pierwsza w stanie. Five minutes later. 864. Party deal dla trzech osób. Hot pepperoni, ciasto z serem. Okej, to raczej nie będzie jeszcze. Muszę zobaczyć, ale rozwiedziłem ten. 5 minutes later. Znowu spawiej, kurwa. Tutaj ciepła torba, a tutaj suchy. Dobra, dzięki. Popatrzcie, ludzie się czują jak w domu. Rozjebani na kanapie. Chciałbym mieć tyle wolnego czasu. Chyba widziałem, że Ukrainki urządziły sobie zajebistą zabawę. Kupić kurwa loda w McDonaldzie, iść na plus jeden i napierdalać brzeszki do ludzi piętro niżej. No zajebiście w chuj. No Glebo mi każe wpłacić 390 zł. Pierwszy raz to będę robił.
Tak, jedno i drugie. Dzięki, do widzenia. No a teraz tą kartą mierzę inną. Ani razu mi się kamera nie wyłączyła. Czyli problem mamy rozwiązany. Jutro kamera będzie hulać. Kosztowało mi to kolejne 150 zł, kurwa. Miałem wziąć 228. Tu zawsze byłem zdania tego, żeby kupić dwie mniejsze, a nie jedną dużą. No wiadomo, w razie gdyby się jedna spierdoliła, to jest druga, a jak się ta jedna 256 spierdoli, to się spierdoli wszystko, nie? Zajebiście, dojechałem, kurwa, już chyba 7 minut temu. Dalej nie mam zamówienia. Pojebało ich chyba, kurwa. Co, będę tu stał, kurwa? Potem znowu kolejne 12 minut. Jaka mi ta godzinówka, kurwa, wyjdzie? 15 na godzinę? Pierdolę. No, została mi godzina nagrywania. To będzie po karcie. Plus taki, że chociaż ciepło jest. Ale za darmo to ja sobie wolę co innego porobić, a nie stać pod Biedronką, kurwa. No i dobra, anulowali mi to zamówienie. Dostałem 6 zł. Jadę w stronę rynku. Z galerii coś wpadnie. Dobra? 815 mam w głowie. Dobra, okej, spoko. Potwierdzone. Dzięki wielkie. Dzięki. 23 zł kebab w bułce. A jak na Globo sobie zamawiałem, to 33. Zawsze się zastanawiałem, skąd Globo ma na nasze wypłaty? No, nabija na kebabie dyszkę. No, to ma. Ja nie miałem zielonego pojęcia o takim budynku tutaj. Drzwi zostały otwarte. Magia. Dobry. Dziękuję, do widzenia. Dzień dobry. 979. Nie, 9, na odwrót, 9, 1, 9. Potwierdzone. Dziękuję, do widzenia. Kurwa, Biedra z Lipskiej. Gdzie? Na przewóz. To jest Biedra z największym syfem na zapleczu, kurwa, chyba w Krakowie. trochę ogarnęli to, kurwa. Dzień dobry. 96. Jest nasze w tej pierwszej. Dobra, dzięki. Dzięki piękne, do widzenia. Kurwa, staszytę mam tak dojebaną sosem, że mi się kurwa aż pasek w brzuch wbija. Drzwi
Dobra. Jedno. I drugie. Dziękuję bardzo, do widzenia. Wzajemnie, do widzenia. Dobra, kurwa, ile ja mam tych pieniążów? Tak, kurwa, konie jak pojebane, a się okaże, że ja stówki nie mam. Chuja mam, nie stówkę, 76 zł. Odechciewa mi się, kurwa, jeździć w tym gównie. To pasuje mi te pieniądze wpłacić, żeby mi ten, kurwa, przelew zrobić. Chyba stówka czy dwie, to bym, kurwa, mógł teraz im to przelać, ale jak oni chcą, kurwa, 400 zł, to ja aż taki, kurwa, bogaty nie jestem, żeby takie pieniądze mieć. Zauważyłem, że kobitki, zwłaszcza te ładniejsze, to się za chuj nie puszczą. Zawsze się wpierdoli tym autem. No, to się ładnie popierdoliło. Kurwa, jeżdżę bez zamówień. Najchętniej to bym w ogóle odwołał te godziny. To ma tak wyglądać, to ja pierdolę taką jazdę, bo chcę iść piwo kupić i siedzieć w domu. Dobra, chuj, jak nie ma co robić, to wpadłem sobie po kartę do domu. Jadę im te dolarsy wpłacić. No ale kurwa, jak zaraz nic nie wpadnie, to ja to wyłączam w pizdu. Czy ktoś mnie widzi, kurwa? Hello? Hello, kurwa? Na rzeźniczą mam niby z tym jechać za 12,50. Kurwa. Klocki za 20 zł, a działają lepiej jak tamte za 50. O kurwa, ile tu ludzi. Długo czekacie już? Kurwa. No to robię, jeszcze nie mam. Jak masz reklamówki na samym dole, to znaczy, że masz gotowe już, nie? Jak nie, to jeszcze nie. Najpierw czekałem 20 minut na zamówienie jakieś, to dostałem, kurwa. A tu będę czekał 20 minut. Jak nie lepiej. Kurwa, przyjechałem ostatni, a pierwsze zamówienie wziąłem. Zacząłem tam napierać do tych dziewczyn z Global Supportu. Chyba zadzwoniły do tej obsługi Biedronki, żeby mi zrobiły jakoś w miarę szybko, bo nadgorliwy chłopak jest i nudzi. Już dwa razy pisał, że nie będzie czekał. A tamci stoją dalej. W sensie trzeba brać zamówienie i spierdalać, bo mi to dupco. No ale i tak coś mi się powerbank dupcy. Więc podejrzewam, że dowiozę to zamówienie i kolejnego mi nie da, bo będę miał procent baterii poniżej 20. Ciekawe, co w takim wypadku, jak ja mam zagrożone konto, czy wpierdolą mi bana.